Widzowie, byłem właśnie na zakupkach po świeże bułeczki. Patrzcie, kogo spotkałem. Tam z tyłu za mną na drzewie. Katnap tam jest. Widzicie? Muszę go teraz śledzić, bo nie wiem, co kombinuje. Z powrotem wrócił do naszego miasta. Musimy być bardzo ostrożni. Patrzcie. Stał na dwie łapy. On umie na dwóch łapach chodzić, widzowie. I dobra, znowu się skrada. Gdzie on dobra, idzie? Dobra, idę sobie spokojnie, tylko żeby mnie nikt nie widział. Czy tutaj mnie ktoś obserwuje? Nikt go nie obserwuje. Nie, dobrze, to trochę idę do swojej bazy zrobię tajnej. Zrobię zdjęcie, żeby też mieć dowody, co on powiedział, że idzie do swojej bazy, że on tu ma jakąś bazę. Okej, otwieramy. Okej, dobra. Czyli tutaj chyba jest jego ukryta baza tajna. Widzowie, ja nie mogę, odkryliśmy wielkie odkrycie. Ej, dobra, drzwi są otwarte. Chwila, gdzie on polas? Jest tutaj jakieś zdjęcie w ogóle jego. Taki katnapik chyba tutaj jest. Tylko trzeba mieć kartę, żeby dostać się do środka. Ja muszę szybko to jakoś, nie wiem. Słuchajcie, w ogóle jak to działa. A tutaj jest dźwignia. Ukryte przejście, słuchajcie. I nagle, ej, dobra, musimy, wiecie co? Zniszczymy tutaj szybko drzewko. I może zrobimy, nie wiem, jakiś kilof, jakiekolwiek narzędzie, żeby po prostu sforsować te drzwi i dostać się do środka. Tak naprawdę nie wiem dokładnie, co on tam kombinuje, ale mam nadzieję, że właśnie dokonaliśmy niesamowitego odkrycia. Okej, także mamy już crafting. O nie, on wyszedł tutaj. Ej, a kto tutaj mi chodzi po mojej bazie? Chodź tutaj, co ty robisz tutaj? To nie ja. Co tutaj za bazę masz, co, katnapie? Idź stąd, tutaj nie mam żadnej bazy. Co ty, idź stąd w ogóle, nikt o tym nie wie, masz nikomu o tym nie mówić. Dobra, spokojnie. Ej, chyba się wkurzył, ja nie chcę z nim zadzierać. O nie, słuchajcie, ja nie jestem przygotowana, łaza trumie. Uciekam do mojego ziomeczka, przecież tu Laki blisko. Wracaj! Pomocy! Goni mnie katnap! Laki, ziomeczku, potrzebuję pomocy! Halo? Siemanko, Ghibli, co tam słychać? Ty taki przychodzisz zmartwiony do mojego domu! Tak, w ogóle bardzo blisko twojego domu znajduje się baza katnapa, czaisz? On tutaj blisko mieszka, wrócił do naszego miasta! Jest bardzo złym kotem, w ogóle ma jakieś, wiesz co, niesamowite bronie i jestem ciekaw, co skrywa w swojej bazie. To jest bardzo ciekawe. To ty wiesz nawet, gdzie jest jego baza? A gdzie to było? Słuchaj, możemy się tam udać, ale zobacz, w ogóle mam też zdjęcia, zrobiłem mu z ukrycia. O, tutaj się pociąga taką dźwignię, tylko tam trzeba w ogóle, żeby się dostać, wejść jest na kartę i ja w ogóle tych drzwi, wiesz, nie mogłem ty, otworzyć. Zaprowadź mnie tam, co ty na to, żebyśmy może, jak nie wiesz, jak otworzyć te drzwi, to może rozłożymy tam kamery i jakoś się dowiemy, gdzie on może ukrywa. Dobra, no jak masz kamery, to chodź i coś wykombinujemy, tylko musimy być bardzo, bardzo ostrożni, także chodźmy. Dobra, Laki, teraz musimy być bardzo ostrożni, jak widzisz, jest tutaj pełno ognia. Gdzie jest jego baza? Jestem bardzo ciekawy. Tu w ogóle, to jest tu? Tutaj, tylko teraz cichutko, widzisz? On mnie, słuchaj, atakował, te wszystkie, ten cały pożar to jest spowodowany przez niego, on ma miotacz ognia. O, tam jest właśnie jego baza, gdzie jest ta dźwignia, słuchaj. Tu gdzieś moglibyśmy kamery poustawiać. Nie wiem, na przykład ty, tu. To poustawiajmy kamery, może czekaj, dam ci kamery tutaj. O, jak masz, stary, to super, by się złożyło. Ja bym je zaprogramował normalnie i byśmy mogli go śledzić i zobaczyć, co kombinuje. Ej, czekaj, kogoś słyszę. Ktoś słyszy z miotacza ognia. Ty, czekaj, szybko chowamy się, Laki. Chowaj się, dobra, widzę kamerę. Ty, poczekaj, on tu jest. Ej, dobra, widzę tego katnapa. Na kamerze go śledzę, Laki. Ej, idzie dobra, tutaj. Dobra, poszedł sobie tam za róg. Także mamy teraz opcję, żeby położyć więcej tutaj kamer. Dobra, jedną tu może na drzewie. Okej, ostrożnie. Dobra, tutaj następna kamera. Może tu zrobimy, nie wiem, słuchaj, taki też... dobra, wiem, możemy zrobić tutaj taki ten... to tutaj masz deski, położyłem deski i trzymaj jeszcze tutaj deski. Dobra, tutaj, na wszelki wypadek. Dam ci jeszcze narzędzia. Okej, dobra, tylko bądźmy ostrożni. Ty, jak masz narzędzia, to moglibyśmy, nie wiem, kilofem spróbować zniszczyć te drzwi. Może jakoś by się udało. Co myślisz o tym? O, no to spróbujmy od razu. Czekaj. Tylko wydaje mi się, że gdzieś on tutaj musi na pewno chować tą kartę do tych drzwi, wiesz? Nie wiem, stary. Dobra, to schowajmy się może. Ej, w ogóle patrz. To cyk. Coś mu się popsuło, patrz, Laki. Ej, coś mu się popsuło, Dirt tutaj zniknął. Tutaj Dirt powinien być, wiesz? Ta, Dirt tu zniknął. Poczekaj. Ej, uważaj, Laki, chodź szybko, chowamy się tutaj, za rok on idzie. Ja go na kamerze będę teraz obserwował. Chowaj się, ziomeczku. Okay. Dobra, już, jestem tutaj obok ciebie. Widzę go, słuchajcie, idzie tutaj do swojej bazy. Mam nadzieję, że Laki się dobrze schował. Ej, dobra, wchodzi, czekajcie, zmieniamy kamerę teraz na tą. Dobra, co on tu kombinuje? Chyba coś, słuchajcie, wie, że coś się dzieje niepokojącego. Laki, on wchodzi nad nas.
Nad nas wchodzi. Jak Gplay nad nas? Ja jestem obok ciebie. Nad bazą teraz jest i coś tam kombinuje, słuchaj. Nad czyli bazą nad coś bazą kombinuje. Ukrywa tą kartę do tych drzwi. Myślisz, że tam normalnie ukrywają na górze? Dobra, no słuchaj, na pewno. Podsadźmy się może tutaj, podsadźmy się do góry i słuchaj, zobaczmy, co on tam kombinuje. Może go przyłapiemy, czekaj. Tutaj na razie go nie widzę, dobra, tutaj. Sprawdzimy. Ej, dobra, widzę go, Lucky. Dobra, jest tutaj. Chowaj się. Ej, tam jest jakaś skrzynka, widzisz? Coś normalnie ano, do skrzynki widzę, włożył. Tam jest skrzynka, no. Dobra, poszedł sobie. Jest bezpiecznie. Czekaj, bo na razie go, wiesz co, zgubiłem. Czekaj, wydaje mi się, że tutaj gdzieś to było ukryte. Czekaj tutaj? Chwilę. A, tu jest skrzynka. Jest karta. Słuchaj, po co on tutaj tą kartę schował? Może gdzieś poszedł teraz normalnie na polowanie w miasto i dla swojego bezpieczeństwa. Ty, chodź, idziemy zobaczyć do jego bazy, bo ja nie mogę się doczekać, co tam może być. Chodź, na pewno coś tu skrywa epickiego. Tutaj mamy na przykład jego zdjęcie, ale chwila, to jest jego cała baza? Co to ma być? Ty, to jest jakiś bedrockowy bunkier. Czekaj, tutaj może coś jest, ten blok. Czekaj. Ej, przeteleportowałem się, Lucky! To jest teleporter normalnie. O, udało się, jest, ja też jestem. Ej, dobra, po cichu, bo on tu może mieć jakiś ten, jakiś dyktafon może tutaj w tej bazie. Tak, mam nadzieję, że tu nie ma kamery, mu się jakieś powiadomienie nie włączyło. Chwila, jak przejąć władzę w mieście? Jeden, rozłożyć kamery, znaleźć pomocników, uwięzić burmistrza i czwartego planu jeszcze nie ma. Ale chwila, co on tu ma? Ty, o nie, czekaj, my Lucky, musimy powiadomić mieszkańców naszego miasta i burmistrza o tej sprawie. Nie, mam złą wiadomość, Lucky, on ma kamerę na twój dom, czaisz? Normalnie na twój domek ma jak kamerę. Jak to na mój dom? Przecież tak nie można, komenda policji i też szpital widzi. Pewnie widzi, jak tam Gplayka, słuchajcie, normalnie pracuje. To jest bardzo niepokojące. A spróbujemy, co je, ty. Patrzcie, jaka karma. Niom. Ty, fu, niedobre. W sumie to jest karma kocia. Ale ochydztwo, że ja w ogóle to spróbowałem. Jest też jakaś zbrojka fioletowa, widzowie. Patrzcie, jaki ten katnap w ogóle ma straszne oczka. Ale cię tutaj praktycznie przy tych blokach nie widać. Ty, w sumie, dobry kamuflaż, widzowie. Jeśli by tu przyszedł katnap, to mógłbym się tak w ten sposób przed nim ukryć i by mnie nie zauważył. Bardzo dobry kamuflaż. Ty, Gplay, wiesz co? My musimy ogólnie powiedzieć coś burmistrzowi i mieszkańcom tych miasta, tak. Żeby to nie wylądowało gdzieś dalej, wiesz? Ostrzec go trzeba. Ty, ja tu programuję kamery w jego bazie. To będzie też niegłupi pomysł. Będziemy mogli, wiesz co, ją tutaj obserwować. A więc tutaj śpi. Ma jacuzzi. Tu jest jakaś tablica. A w środku... Ty! Znalazłem jakiś telefon, stary telefon, słuchaj, on tu ma jakąś normalnie wyrzutnię. Słuchaj, różne ciekawe rzeczy znalazłem w jego szafie. Na przykład, słuchaj, coś takiego. Może tam jakieś pieniążki są, o, czy coś. Worek. Pierścionek. Ty, okulary w ogóle fajne znalazłem, patrz. Obczaj na to. Ja ci, ale mega okulary, ale superowe. Czaisz, taki kot nosi okulary? A może, słuchaj, on jest wrażliwy na słońce na przykład. Może to jest jego słabość. A to, ty stary... Widziałeś, jaką armatkę miał? Co się dzieje, no? Pana, to fioletowe bloki można wyrzucać. Ty, choć idziemy, zanim on tutaj przyjdzie i nas przyłapie, musimy ostrzec z burmistrza. I tutaj on chce też znaleźć pomocników. Dobra, uciekamy, czekajcie, karta dostępu. Mamy tu kartę dostępu. Czekaj, zdjęcie jakieś na dowód. Zgubiłem, dobra, teraz po cichutku i ostrożnie. Ej, Lucky, tu coś jest. Tu jest pełno kotów, czekaj, sprawdzę to na kamerze. Sprawdzę, co to jest na kamerze. Okej, okay, czekajcie. Ej, Gplay, ja chyba tam nie wychodzę, jak tu jest pełno kotów, to nie jest kamera, to nie jest ta kamera. Słuchajcie, to była ta kamera. Ej, tutaj czekaj, jest... ja idę zobaczyć to Gplay Lucky, tam uważaj, na chwilę. Tu jest normalnie ej, 10 jest kotów. Kotów i zły katnap. Dobra, o, czekaj. Nie. Chodźcie, uciekaj stąd! Dobra, patrzcie tutaj! Nie chcieliśmy. Ej, spokojnie! Patrz, armatkę na niego! O nie, pokonał Lucky'ego! Katnap pokonał Lucky'ego! Oż wy koty niedobre, a więc to są ci pomocnicy katnapa, tak? Którzy tutaj normalnie planują zagładę nad światem. Ja wam dam, nie podchodźcie do mnie, bo was zabeczkuję normalnie. Ej, dobra, muszę uciekać, widzowie, muszę uciekać, robię wam zdjęcie. O nie, zanurkował, koty nie umieją, przyspływać nie umieją. Co jest grane? Haha! Pomocy! Co wy tu robicie w mojej bazie, koty, atakować nie, ich? Nie, dobra, szybko, słuchajcie, zabeczkujemy tutaj przejście, żeby nie mógł się przedostać, sam się zabeczkowałem. Szybko. O nie, zabeczkowałem ratunku, się, o pomocy. Nie, co tutaj się dzieje? Dobra, wydostałem się stąd, widzowie, i lecę szybko po pomoc. Panie władzo, katnap grasuje w mieście normalnie, mam na to dowody niezbite, wiem, gdzie jest jego baza, z innymi o kotami. O czym ty gadasz, chłopie? Poczekaj spokojnie, ja przyszedłem niedawno do pracy. Proszę pana, musimy szybko działać. Katnap... O ja cię naprawdę widzę, tam pod wodą jest katnap. On ma plan, jak przejąć świat, burmistrz jest zagrożony, on ma pomocników kotów i ma monitoring, to jest jego katnap.
kamera, proszę pana, ja ją zabeczkuję. Będę bohaterem. To jest naprawdę jego kamera? Tak, o. Już teraz nie będzie podglądał komendy policji. Ja tutaj mam nawet dostęp do tego monitoringu. Jesteśmy w mega niebezpieczeństwie, panie władzo. Chwila, ale wiesz co, my też ogólnie mamy problem, bo w schronisku tak się okazuje, że wszystkie koty zniknęły. Są same psy. Jak to możliwe? Myśli pan, że ten katnap... Ej, zablokowałem się tutaj. Myśli pan, że ten katnap byłby w stanie zwerbować wszystkie koty w mieście? Proszę zobaczyć, mamy same pieski tutaj. Hej, pieski! Ej, panie władzo, uciekają pieski ze schroniska tutaj. Musimy być ostrożni. Ej, rzeczywiście, one nie pogryzą mnie w ogóle. Tamten, nie, tutaj jest spokojnie, tutaj jest w porządku. Tylko chodzi o to, że mamy taki problem, że są same psy, a nie ma w ogóle żadnych kotów. Czyli wszystkie koty teraz pewnie współpracują z katnapem i chcą przejąć władzę nad światem. Normalnie musimy coś z tym zrobić, bo to... Wiesz co? Gplay, pójdźmy i pokażesz mi tą bazę. Ja zobaczę, jak to wszystko wygląda. Dobrze, tylko tam jest bardzo, bardzo niebezpiecznie i musimy być mega ostrożni i przygotowani, ale pokażę panu, jasne, chodźmy. No jesteśmy, panie władzo, na miejscu. Ja tu ostatnio zabeczkowałem go gdzieś. Ile, tu widzę jakieś te fioletowe bloki. Czy to jest właśnie to? To ja, proszę pana, mam tutaj taką armatkę, którą znalazłem w jego tajnej bazie i dzięki temu mogę spawnować takie niebieskie, znaczy fioletowe bloki. Ja, ale chwila, ja chcę się dowiedzieć, gdzie jest jego baza. Gdzie jest jego baza? Chodźmy tędy, ostrożnie. Bo on tu może mieć jakiś normalnie tutaj obrońców. Widzi pan, ile tam kotów jest? Oni teraz pilnują jego bazy, nie poradzimy sobie Chwila, z nimi. To poczekaj. Ja ci dam tutaj specjalne rzeczy do pokonania tych kotów, proszę. Tak? Ej, dobra, no to panie władzo, to teraz inaczej możemy z nimi sobie porozmawiać. Te koty pokonajmy teraz... tych kotów i wejdźmy do tej bazy. Tak, ja jestem ciekawy, co tam jest. Pokażę panu wszystko. Ha, podpalimy najpierw ich. Podpalimy was, koty. O, dobra, wchodzicie tutaj. No to zapraszam, pan mi pomaga. Panie władzo, co pan dobra, się tak przyglądasz? Dobra, już. Kilofem biorę kilof. Ja za koty. Pana powiem... Nie, no kilofem, słuchajcie, on to robi. Nie wierzę po prostu. I mi tutaj koty, dał... Koty, uspokójcie się od Gplaya. Dał takie mi rzeczy, słuchajcie, a policjant w ogóle koty pokonuje kilofem, rozumiecie to? Rozumiecie ten fenomen ogólnie? Dobra, patrzcie, tutaj podchodzi do wody. Teraz nie pozwolę nikomu się tu zbliżyć. A teraz laser spróbujemy, przetestujemy. Te koty są jakieś zmutowane, bardzo mocne. To są te koty ze schroniska, panie władzo? Tak, to są te koty, które uciekły ze schroniska, albo najprawdopodobniej katnap je wziął tutaj tak. Do tej bazy. Dobra, czyli tu jest jego baza, tak? Tak, tutaj jest ta baza, tu wystarczy ogólnie pociągnąć za dźwignię, on tu ma takie ukryte przejście, widzi pan? Cyk, cyk. I tutaj są drzwi, ja mam kartę dostępu do tych drzwi, ale najlepiej by było, żeby on w ogóle nie mógł tutaj wejść, wie pan? Czyli najlepiej to może zróbmy tak, że tutaj damy drzwi na kot. A pan umie to zniszczyć w ogóle? Da pan no radę tak, to zniszczyć? No tak, tutaj parę razy kilofem chyba i da radę, nie wiem, zaraz no dobra, zobaczymy. No dobra, no to niech pan próbuje, no. I zobaczymy, czy pan... Wow, dał pan radę to zniszczyć i teraz będą drzwi na kod, którego katnap nie będzie znał, tak? Tak. Zgadza się? I na przykład kod to będzie 997. Dobra, chwila, gdzie bym to sobie zapisał? Nie mam gdzie zapisać, ale dobra, 997. Okay. To jest jak numer na policję, czyli dom nas. Jasne, dam radę zapamiętać. No dobrze, i gdzie tu jest ta baza? Także ta tutaj baza? Musi pan bedroku? Kucnąć na tym bloku fioletowym, proszę pana. Proszę tu kucnąć. Okej, to jest taka specjalna winda, tajne przejście i tu jest ta baza. To są jego plany. Ja na dowód zrobię zdjęcie tutaj jeszcze tych planów. Trzeba ostrzec, jak pan widzi, burmistrza, bo on chciał go uwięzić i możliwe, że teraz uwięzić się tym zajmuje. Uwięzić burmistrza, no racja. A może już teraz nawet niech pan leci tego... Tu jest mieczek dobry. Niech pan to weźmie, a ja tą bazę przejmuję, będę ją pilnował Weź sobie. Weź tutaj zdjęcie i papiery są jak chcesz. Dobra, ja mam to wszystko, pan może to wziąć, niech pan szybko ratuje burmistrza. Tu ja lecę normalnie... ostrzec burmistrza, jasne. Dobra, a ja tutaj normalnie będę, słuchajcie, siedział sobie w jacuzzi może. Ej, ja nie mogę, ja cały czas mam te okulary. Słuchajcie, i tą zbrojkę, w razie co mogę się tu chować przed katnapem, a czykolwiek on teraz do tej bazy w ogóle nie da rady się dostać. Ej, tutaj też jest straszne zdjęcie, jaka paszcza, ale w ogóle najlepsze, że słuchajcie, on często nie ma w ogóle na tych podobiznach zębów. Jakby wszystkie zęby mu powypadały, nie wiem, dobra, musimy patrzeć kamery, musimy być cały czas ostrożni. Patrzcie, tutaj jest ten flame, który wyrzuciłem, ale na razie jest idzie, patrzcie, i wstał, na dwóch łapach chodzi tylko teraz. Okej, co on tu kombinuje, widzowie? Dobra, schyla się. Chyba będzie próbował wejść, ale mu się to raczej nie uda. Nie wejdzie, słuchajcie, na no kartę. No dobrze, to teraz kartę bierzemy. Ej, chwila, coś tu nie działa. Chwila. Patrzcie,
nie może wejść, okej, także patrzcie na karta to. Karta mi nie działa, dostępu, chwila, co tutaj się dzieje? Teraz ja mam, słuchajcie, władzę ktoś, na... Ktoś wszedł do mojej tajnej bazy, tutaj normalnie kod mi nie działa, każda karta moja. Cię obserwujemy go kamerą. Muszę pisać jakiś kod, ja nie wiem, co tu się dzieje. Halo, czy ktoś tutaj jest? Ja nie mogę, ale słuchajcie, ja w ogóle, że on tutaj... Wiem, jakaś tak broń naprawdę... tutaj jest. Ej, dobra, teraz tą kamerę może weźmiemy, a chociaż to ta sama, ale chciałem nad niej, patrzcie, widzimy go... Wyłaź z tej mojej bazy, tutaj ktoś tutaj mi zmienił normalnie teraz drzwi, ja tu tak mieszkam. Nie powinna być. Teraz ja tu mieszkam, normalnie, to katnap. Mówi? To ja tutaj jestem. Słuchaj, tak się składa, że przejmuję twoją bazę. A kim ty jesteś? Ściągnij tą maskę. Nie zdejmę tutaj, słuchaj. Bo ja nie widzę ciebie, bo ty jesteś cały fioletowy. Ja jestem katnap, słuchaj. Masz tu zakaz wstępu, rozumiesz? Wynocha stąd, żebym cię tu nie widział więcej. Nie strasz mnie, ale nie strasz mnie. Zaraz się zdenerwuję. Ej, dobra, patrzcie, wstał. Ja go teraz na kamerze se obserwuję. Ej, chodź tutaj. Nie da rady wejść, słuchajcie, nie ma ze mną szans. Zdenerwowany jestem, że weszłeś do mojej bazy i zmieniłeś normalnie, nie mogę karty dostępu. Już. Wynoś się, to moja baza, do widzenia, już cię tu nie ma, katnapik, do widzenia. No dobrze, to chwila, przełącz tutaj na tą kamerę. Aha, ja dobra, no widzę i co? Słuchaj, mówię ci to szczerze, teraz pożałujesz, idę do twojego domu i zobaczysz sam, co zrobię. Co? Do mojego domu? Ej, może nie. Może nie do mojego domu. Widzowie. Ale jestem zdenerwowany na tego G-Playa, idę do jego domu zniszczyć go. O nie, słuchajcie, szybko musimy iść przed nim, musimy obronić mój dom. Którędy najszybciej do domu. Mam nadzieję, że słuchajcie, obronię go przed nim. Dobra, jestem. O nie, słuchajcie, on przede mną tutaj przyszedł. Nie, musimy go zaskoczyć. Ej, ty normalnie, ej, co zrobiłeś z moim domkiem? Oszalałeś? Ha, ha, ha. Jesteś nienormalny, kapnap. Zniszczyłem twój dom, ha, ha, ha. Ty cwaniaku. Ale jesteś słaby. Gdzie moja rodzinka? Jak jesteś. Ej, co to za piesek w ogóle? Rodzinka, G-Playka, gdzie oni są? Gdzie moje dzieci? Widziałeś gdzieś ich, cwaniaku? Słuchaj mnie uważnie, teraz... Wow, pokonałem go, widzowie, ale nie usłyszałem, co ma mi do powiedzenia. Co jak on porwał moją rodzinę i tak naprawdę, słuchajcie, oni są w niebezpieczeństwie, nikogo nie widzę. Słuchaj tutaj. Słuchaj mnie uważnie, ty G-Playu, tutaj co? Mówię sprzed domu. Widzę cię, co chcesz ode mnie? Słuchaj mnie uważnie, jest taka sprawa, że G-Playki już nie zobaczysz, ha, 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 ha. Ja ci dam, gdzie ją porwałeś, gadaj. G-Playka, nie powiem, gdzie ona jest, ale już do mnie nie łap mnie. Dobra, to stań do walki, cwaniaku jeden. Wyzywam Uciekam cię. Uciekam przed tobą. Jak z tobą wygram, słuchaj, to tak naprawdę później mi mówisz, gdzie jest G-Playka. Chodź tu, kocie niedobry. O nie, zwiał cienia, słuchajcie. Tchórz jeden, niedobry katnap. Porwał mu... O nie, słuchajcie, nie chciałem. Straciłem, widzowie, chyba moją całą rodzinę. Tak mi jest smutno, ten katnap pokrzyżował moje plany. Chwila, ktoś słyszy, że ktoś tu patrzy. G-Play, co się stało? Nie ma mojej rodziny, mam zniszczony dom, ten katnap to przekleństwo, uciekł. Słuchaj, G-Play, ja znaleźć. Też mam problem. Katnap porwał Franie, nie wiem, gdzie ona jest kompletnie. Słuchaj, ja też nie wiem, to nasze rodziny teraz są tak naprawdę zagrożone, nie wiadomo, co im się stało. Słuchaj, tak naprawdę ten katnap miał... Pierwsze, co musimy zrobić, powiem ci szczerze, musimy znaleźć Franie i G-Playkę, bo słuchaj, to mi się bardzo nie podoba. Słuchaj, bo tak się składa, że w ogóle w planach miał katnap zniszczyć burmistrza, a może ja bym tam poszedł i zobaczył w ogóle, czy on tam jest i czy policjant sobie z nim poradził jakoś i co się dzieje, ja idę to zbadać. No dobra, to ty leć. Ty też się tam dowiedz, Lucky, jak coś będziesz wiedział, to się odzywaj telefonicznie do jasne, mnie. Jasne, G-Play. Okej, dobra, także jesteśmy, słuchajcie, tutaj pod domkiem burmistrza i ktoś tam jest, widzicie? Widzę tam jakąś starszą panią, jakieś psy, dobra, także słuchajcie, na razie tu wszystko wygląda spokojnie. Przepraszam, starsza pani, widziała pani może tutaj coś niepokojąc? Co jest, piesku? Ty normalnie szczekasz na mnie? Łow. Słuchaj, czy ty jesteś kumplem burmistrza? Tak, co tam te psy w ogóle się tak tutaj rzucają? Co was tutaj tak dużo jest? Widzieliście gdzieś może tutaj burmistrza? Coś mu się stało? Słuchaj, coś mu się stało, tak, ale chciałem ci powiedzieć, że my, psy, też nie lubimy kotów, bo one mieszają w naszym mieście cały czas. Tak. Może pokonamy razem
Katnapa. Czyli co, wy byście byli w stanie stworzyć armię i byśmy się przeciwstawili tym kotom, które też tworzą armię? Wszystkie te pieski, wy jesteście zgrani i gotowi? Jasne, że tak. Jesteśmy gotowe, pieski. Dobra, ale najpierw słuchaj, bo ty masz bardzo dobry węch. Może byś poszedł do mojego domu i będziemy szli śladami mojej żony i może byś udało ci się po prostu ją namierzyć. Będziesz węchem po prostu się kierował. Chodź, może uda nam się ją oddać. Jasne, jasne, że dowiemy tak. Dowiemy się, gdzie on ma drugą tajną bazę i gdzie przetrzymuje nasze żony. Strasznie mi smutno, piesku, bo tak się składa, że mój cały dom został zniszczony. Mogę... Chwila. Co? Ale co ja mam poczuć dokładnie, żeby znaleźć... Czekaj, żeby bo tutaj znaleźć... są... Patrz, są perfumy Gplayki, tutaj są jej ubrania. Mógłbyś wywąchać na przykład jej ubrania. Czekaj, wezmę może to, postawię obok perfum i może udałoby się ci się namierzyć albo jej perfumy, albo jej ubrania i byśmy szli tymi śladami i może byś znalazł, gdzie jest moja żona. Jasne, to spróbuję znaleźć perfumy. Po perfumach spróbuję jakoś dostać się. No, to niuchaj. Masz jakiś trop czy coś? Mam trop, tak, już wiem gdzie iść, tutaj, tu, a, w tą czyli, stronę, tu. Czyli Gplayka tędy szła, tak? Dobra, tak, tutaj no to Gplayka chodźmy. Szła, tutaj czuć zapach ten. O, tutaj też w ogóle ile piesków, wy wszyscy jesteście w jednej drużynie, czy to są już inne pieski? Tak, my wszyscy w jednej drużynie jesteśmy i razem ze sobą się komunikujemy telepatycznie. Aha, no to nieźle, macie umiejętności bardzo, bardzo zaawansowane, poczekaj, dobra. Poczekaj, to tu. Tutaj? Tu chyba, do czuję, studni, czuję. Że Gplayka wlazła? Tu na dole. Na pewno nie mylisz się? Tak, te perfumy tutaj prowadzą. Ej, dobra, chwila. Dobra, a weź zobacz, czy tutaj dalej te ślady prowadzą, czy tak, czujesz te tutaj perfumy. Ten zapach cały czas tutaj, czuć go. Dobra, to schodzimy. Chwila, robi się fioletowo. To już ogólnie jest znak. To jakiś portal. Okej, ale gdzie jest w ogóle Gplayka? Czy tu gdzieś jest Katnap? Ej, jest tu Frania i Gplayka! Piesku, znalazłeś! Gplayka, już wszystko gdzie, w porządku! Gdzie, ojejku, są dziewczyny! Gplayka, Frania, chodźcie, już was uwalniam! Jesteście już normalnie wolne! Ojejku, gdzie jest ten Katnap? Super, Gplay, zaraz uwolniłeś! Gdzie jest, słuchajcie, super. Katnap? Bo wiecie, jak, co on planuje, jakie ma plany i co ogólnie kombinuje teraz w tym momencie? Ja nie mam pojęcia, ale myślałem, że to ty Gplay wiesz! Dobra, chwila, bo tutaj jeszcze są osadnicy, ich też wypuścimy i musimy stąd uciekać, zwijamy się, dziewczyny, zabierajcie się, chodźcie, wychodzimy stąd, okej? Zbieramy się, uciekamy! Dobra, no to dawajcie szybko, idziemy do domu. Dobra, słuchajcie, także nasze żony zostały uratowane, a teraz razem z psami zebraliśmy się jako jedna wielka armia i muszę wam coś pokazać, otóż mamy problem, pieski. Za tym właśnie wieżą psiego patrolu, słuchajcie, również widzicie, zebrała się kocia armia, łącznie z Katnapem i my postanowiliśmy, że przeciwstawimy się im i będziemy po prostu walczyli o zwycięstwo. Także jesteście gotowi, pieski? Jesteście gotowi do działania? Tak, jasne, że tak. Dobra, hau, to szykujemy się i słuchajcie, lecimy. Dawajcie, pieski, lecimy i uwaga, to będzie epicki pojedynek. Koty kontra psy. A ja, słuchajcie, tutaj mogę to na początku zobaczyć koty, na kamerze. Miał, atakować patrzcie, te psy, koty, jaki miał. Pojedynek. Dobra, idę im pomóc, słuchajcie, idę im pomóc. Tutaj normalnie jest epicki bój. O, za dużo tych kotów, widzowie. Ile ich jest? Dobra, muszę być... Atakujemy koty. Miau. Mam nadzieję, że psy wygrają. Dawajcie, psy. Tam jest ten najgorszy Katnap. Ja wam dam. Dobra, czekajcie. To jest niebezpieczne, co trzymam w ręku. Najpierw może zrobimy barierę. Ha! Koty, ale dobra, nie mnie. Spowolnimy ich trochę. I teraz mamy to. Właśnie taka taktyka jest najlepsza. O, ty Katnapie niedobry. Pożałujesz tego. Przegracie normalnie, cieniasy. O nie, mam 2,5 serduszka. Tylko, słuchajcie. Okej, może to, słuchajcie, uwiecznie pojedynek koty kontra psy. Epicki pojedynek. Uwaga, dobra. O, ty kocie. Chcesz jeden na jeden? No dobra, to zapraszam. Patrzcie, już zwiewa. Już zwiewa, jaki cykor. Dobra. Katnapie, co ty normalnie? Pokonam cię. Nie udało wam się. Przecież przegrywacie. Słuchaj, zostało tylko już nie macie kotów. Tylko ty zostałeś, Katnapie. Zaraz cię pokonam. Dawać, o nie, psy, na niego. Uciekać stąd. Wszystkie psy na niego, dawać. Dawać, zjecie go. Ja, słuchajcie, może go, patrzcie, jego własną bronią. Zabeczkujemy go. O, patrzcie, zabeczkowałem trochę. Szybko, atakować go. Nie. Ha, zaraz cię zabeczkuję normalnie. Nie wygrasz tego. Gdzie moje pieski? Pokonałeś wszystkie? Pokonałeś całą psią armię? Ja ci dam normalnie. Ty łobuzie, nie pokonałeś wszystkich psów. Ha, przegrał. Kolejny raz, słuchajcie, Katnap przegrał. Ja nie mogę. Ej, piesku, ale czemu ty jesteś dla mnie taki niemiły? Uspokój się. Ja nie chcę się z tobą pojedynkować. Okej.
Także jesteśmy, jak widzicie, słuchajcie, pod wieżą psiego patrolu i tutaj miało miejsce te całe zdarzenia. Na razie nie widzę Katnapa, czyli wychodzi na to, że przegraliśmy. Także gratuluję wam, pieski. Wygraliśmy, odnieśliśmy wielki sukces i mam nadzieję, że Katnap nie będzie was więcej prześladował.